Ettore Majorane odkryłem na początku studiów. Nazywano go geniuszem nad geniuszami, fizykiem na miarę Galileusza czy Newtona. Choć nie lubił rozgłosu, cieszył się sławą w europejskim środowisku naukowym lat 20. ubiegłego wieku. 26 marca 1938 roku wieczorem 31-letni Majorana wsiadł w Neapolu na pokład statku do Palermo i zniknął bez śladu. Co się stało? Wiadomo tylko jedno. Sam zaplanował swoje zniknięcie. Świadomie zatarł ślady, także do tej pory nikt nie rozwiązał tej zagadki. A choć minęło prawie 80 lat, jego zaskakujące teorie nadal intrygują fizyków. Na przykład ta o cząstkach nazywanych fermionami Majorany. Czy faktycznie istnieją? Naukowcy uparcie ich szukają, bo ich odkrycie pozwoliłoby wyjaśnić niektóre zagadki wszechświata. Tajemnicze zniknięcie wielkiego fizyka. Realizacja. Współpraca Etienne Klein z francuskiego Komitetu do Spraw Energii Atomowej. Dziś o Majoranie pamięta się przede wszystkim ze względu na jego zaginięcie. Jego prace naukowe zeszły na drugi plan. Warto więc przypominać o jego rewolucyjnych koncepcjach dotyczących cząstek elementarnych, zwłaszcza neutrin. Mogą one stanowić klucz do dwóch wielkich zagadek kosmologicznych. Pierwsza z nich to antymateria. Dlaczego zniknęła? Dlaczego przegrała z materią? Druga zaś to zagadka ciemnej materii. W tej kwestii Majorana wyprzedzał nie tylko ówczesną naukę. O co chodzi? Od dziesięcioleci badacze galaktyk łamią sobie głowy nad jednym problemem. Zgodnie z prawem grawitacji, im dalej od środka galaktyki znajduje się gwiazda, tym niższa powinna być jej prędkość obrotowa. Tymczasem z obserwacji wynika, że jest przeciwnie, jakby działała na nią jakaś inna, większa masa. Z czego zatem byłaby zbudowana owa dodatkowa materia zwana ciemną? Tego nie wiemy. Ale gdyby hipotezy Majorany się potwierdziły, nauka zyskałaby klucz do badań nad jej naturą. Majorana do dziś intryguje. Nie tylko ze względu na swoje tajemnicze zniknięcie. Każdego fizyka muszą fascynować jego hipotezy naukowe. Dlatego będziemy rozmawiać z jego krewnymi i przeszukiwać archiwa w nadziei, że w ten sposób zrozumiemy, jaką drogą doszedł do swojej teorii neutrin, a być może także odkryjemy, dlaczego postanowił zniknąć. Gdy w Paryżu dostałem wiadomość od niejakiego Ettore Majorane, sądziłem, że to on. Nie wiedziałem, że ma bratanka. Skąd ta myśl? Wejdź, rozgość się. To jego praca, którą obronił w 1929 roku. Niesamowite. O mechanice jądra pierwiastka promieniotwórczego. Spójrz na równe, czytelne pismo, bardzo wyraźne. Trzy części. Skromna bibliografia. Nic dziwnego, to była nowa dziedzina. Zapuścił się na dziewicze terytorium. Tę część przepisano na maszynie. Tylko greckie litery wpisał ręcznie. Alfa w cząstka alfa. Miałeś już w ręku tę pracę? Nigdy. Słyszałem o niej. Badacze często ją cytują, ale nigdy nie widziałem oryginału. Mało wyliczeń.
To nie w jego stylu, bo czytasz wstęp. Racja, już się pojawiają. Tu widać prawdziwego Majorana. Gęstwina równań, niesamowite. Zwróć uwagę na ten komentarz. Napisał: intuicja fizyka całkowicie uzasadnia złamanie zasad matematyki, którego tu dokonano. Ma wtedy 23 lata i uważa się bardziej za fizyka, choć był też świetnym matematykiem. Zgadza się. Doskonale opanował matematykę. A choć zdawał sobie sprawę z jej ograniczeń, umiejętnie posługiwał się nią w fizyce. Można powiedzieć, że w pewnym sensie wykreował postać fizyka teoretycznego. We Włoszech to była nowość. Pokażę ci kilka zdjęć, wyjątkowo udanych. Stoi tutaj? Zrobiono je w domu. Jest też Gaston Piquet. Zaprzyjaźnili się na studiach. Ile butelek wina? To naturalne. Jest i mój ojciec. Majorana jest bardzo poważny. Inni są wstawieni albo uśmiechnięci. On stoi z poważną miną. Wznosi z nimi toast, ale na poważnie. Na tym zdjęciu pewnie świętują dyplom, bo jeden z nich trzyma go w ręku. Majorana lekko się uśmiecha. Zwróć uwagę na jego spojrzenie. Twarde, zdecydowane, wojownicze. Niemal agresywne. Dumne. Ta fotografia jest niezwykła. Bodaj jedyna, na której Majorana się śmieje. Widzimy tu coś więcej niż uśmiech. Szczery, radosny śmiech. Wygląda na uradowanego. Dobrze się bawił, lubił samochodowe wypady na wieś. Musiał być towarzyski. To dlaczego zwykle przedstawia się go jako samotnika i mizantropa? Jeszcze na studiach inżynierskich był bardzo pogodny. To się zmieniło, odkąd przeniósł się do Instytutu Fizyki. Wtedy stał się introwertykiem. Całkowicie skupił się na nauce. Oczywiście wcześniej też wiele czasu i uwagi poświęcał fizyce, naukom ścisłym. Wtedy jednak zapłonął w nim ogień kreatywności, który pochłonął wszystko. Tak naprawdę jednak, jak sądzę, dramat Majorany rozgrywał się w jego wnętrzu. Strej miał wiele energii, był obdarzony niezwykle żywym intelektem. Mimo swoich wybitnych uzdolnień zachował też normalność. A sami wiemy dobrze, jakie dramaty często w sobie ukrywamy. Wyruszamy w rodzinne strony Majorany w nadziei, że odsłonią prawdę o nim. Fizyku podobnym do cząsteczek, których istnienie zgadywał. Tajemniczych, zagadkowych, nieuchwytnych. Zaczynamy od Sycylii i Katany, w której przyszedł na świat. Rok 1906 zatrząsł światem fizyki. Albert Einstein opracował teorię względności, a Jean Perrin doświadczalnie dowiódł istnienia atomów. Dla Majorany wszystko zaczęło się tutaj, ale to, co go ukształtowało, bo trzeba brać pod uwagę cały kontekst, zaczęło się znacznie wcześniej. Zwróćmy uwagę na epokę, w której przyszedł na świat, pozytywizm. Katana tętniła wtedy życiem. Wszędzie dokonywały się głębokie zmiany. Rodziło się nowe podejście do świata. Właśnie w takim środowisku rozwijał się mały Ettore.
Jego matka, a moja ciotka Dorina zajmowała się domem. Miała silną, dominującą osobowość, więc trzęsła całą rodziną. Typowa sycylijska matka. Zgadza się. Ojciec Fabio był inżynierem. Projektował oryginalne budowle niezwykłej urody. Opowiadano mi, że państwo Majorana często popisywali się przed gośćmi talentem matematycznym kilkuletniego Ettore. Zadawano mu trudne obliczenia, a on chował się pod stołem i podawał prawidłową odpowiedź. Czy tak rzeczywiście było? Najważniejszy w tej historii, choć nie wiem, czy jest prawdziwa, wydaje mi się wątek ukrywania się pod stołem, świadczący o pewnej nieśmiałości. Już wtedy Ettore nie chciał się odsłaniać. Il desiderio di non esporsi. Buongiorno Fabio. Attenzione alle scale. Proszę uważać na stopnie. Dzieci bawią się z osłem i często go tu wprowadzają. Cieszę się, że mogę odwiedzić dom, gdzie spędzał wakacje mały Ettore. Tak, przyjeżdżali całą rodziną. Dziś dom stoi pusty, ale wtedy pewnie było tu tłoczno. Ettore z rodzeństwem, z babcią i resztą rodziny. Urodził się po drugiej stronie Etny, a wakacje spędzał tutaj. Przeskakiwał z jednego końca na drugi. W 1915 roku razem z dwójką braci i kuzynami wyjechał na pensję w Rzymie. Miał 9 lat. Jak ten nieśmiały samotnik czuł się z dala od ciepła domowego ogniska? Czy tu trzeba szukać źródeł jego niechęci do obcowania z ludźmi? Trudno powiedzieć, bo Ettore nie był smutnym dzieckiem. To listy, które pisał ze szkoły w Rzymie. Kochany tato, dostałem list od mamy. Kiedy przyjedziesz? U nas wszystko dobrze. Nie dostałem od ciebie listu. Co słychać u ciebie i u mamy? Babcia już wróciła? Maria też przyjedzie? Chcę wiedzieć, co się dzieje w domu. Tutaj często pada. 1000 całusów od kochającego syna Ettore. Czuć, że tęskni za rodziną. O wszystkich pyta. Już w dzieciństwie dostrzega różnicę między tym, jaki jest, a tym, jak chcą go widzieć inni. Ettore Majorana patrzy na świat inaczej niż jego otoczenie. Ciemne, błyszczące oczy nie zatrzymują się na codzienności. Ten wzrok sięga dalej. Widzi to, co dla nas niedostrzegalne. Rodzice przenoszą się do Rzymu dopiero w 1921 roku. Ettore dostaje się do prestiżowego liceum Torquata Tassa, do którego uczęszczają też jego bracia. Radzi sobie znakomicie, a po maturze zaczyna naukę w szkole inżynieryjnej. Tutaj studiował Majorana. Spędził tu 2,5 roku. Zdobył dyplom inżyniera. A potem wszedł do zespołu Fermiego. Alegorie fizyki, matematyki, chemii. To były dla niego bardzo udane i przyjemne lata. W tym okresie też zaczął interesować się fizyką. Raz uczestniczył w konferencji Fermiego, który właśnie gromadził wokół siebie wyróżniających się fizyków. Pierwszy był Segre, który oczywiście wciągnął też Majorana.
invitò naturalmente Majorana. E moi j'ai lu une anecdote assez intéressante, c'est la première rencontre. Czytałem ciekawą anegdotę o ich pierwszym spotkaniu. Fermi zaprosił Majorana, by wytłumaczyć, nad czym pracuje. Otóż na podstawie skomplikowanego równania oblicza wartość liczbową pewnego potencjału, a choć posługuje się maszyną, zajmuje mu to wiele dni. Majorana spojrzał na równanie, po czym bez słowa obrócił się na pięcie i wyszedł. Wrócił następnego ranka z wynotowanymi na paczce papierosów wszystkimi wartościami parametrów, których szukał Fermi. Zajęło mu to zaledwie jedną noc. Dans la nuit, avec des méthodes mathématiques particulières. Podobno Ettores spytał, jakie parametry pan otrzymał. Fermi podał je, a Majorana potwierdził, zgadza się. Czyli to Fermi musiał zdać egzamin, w pewnym sensie. Ale Majorana też zdał sobie sprawę, że będzie miał silną konkurencję. Nie zdradził, w jaki sposób tak szybko udało mu się znaleźć wyniki. Niewątpliwie wymagało to od niego olbrzymiego wysiłku, bo zadanie nie było ani proste, ani oczywiste. Ale zrobił to, bo chciał sprawdzić poziom zespołu, a równocześnie zaimponować kolegom, dowieść, na ile go stać. Wyszedł, niczego nie wyjaśniając. Ostatecznie Majorana dołączył do zespołu Fermiego i zaczęła się jego historia jako fizyka. We Włoszech, gdzie płomień fizyki ledwo się tli, 25-letni Fermi chce na nowo go rozpalić za sprawą fizyki kwantowej i teorii względności. W całej Europie młodzi fizycy dokonują kolejnych wyłomów. Paul Dirac w Anglii, Werner Heisenberg w Niemczech, Wolfgang Pauli w Austrii. Odkrywają, że światem nieskończenie małych cząstek rządzą inne prawa niż światem widocznym gołym okiem. Paradoksalne i tajemnicze wymykają się naszym zmysłom. Włochy starają się nadrobić opóźnienie. W Rzymie Mussolini zakłada Instytut Fizyki. Kierownictwo obejmuje Fermi, który zamierza zrobić z niego ośrodek klasy światowej. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o młodym, pełnym zapału zespole Fermiego, który zmieni oblicze fizyki, spotykamy się z Giuseppe Mussardo, wykładowcą fizyki teoretycznej w Trieście. Podobno Fermi i jego współpracownicy regularnie odwiedzali tę restaurację. Tę i inne. Chcesz zobaczyć? Chodźmy do środka. Instytut przy Via Panisperna odegrał kluczową rolę w rozwoju włoskiej nauki. Fermi zgromadził tam swój słynny zespół wybitnych fizyków, chłopców z ulicy Panisperna. Spotykali się popołudniami. Fermi zapoznawał ich z najnowszymi osiągnięciami światowej nauki, oni zaś rozpowszechniali je we włoskim środowisku naukowym za pośrednictwem listów wysyłanych koleją i statkami. Wiemy, że Majorana różnił się od innych fizyków. Czym? Był stuprocentowym fizykiem teoretycznym. Wyróżniał się krytycyzmem i umiejętnością abstrakcyjnego myślenia, którym zawdzięczał przezwisko Wielki Inkwizytor. Wszyscy w zespole mieli przydomki. Fermi był tatą, bo nad wszystkim panował. Mario Rosetti był wikariuszem generalnym, a Segre bazyliszkiem ze względu na cięty język i złośliwość.
Czy Majorana aktywnie włączał się w życie zespołu? Różnił się od pozostałych członków grupy, trzymał się na uboczu. W książce Atomy w naszym domu żona Fermiego Laura opisuje, że Majorana w dość specyficzny sposób uczestniczył w dyskusjach zespołu. Jeśli uważał, że coś zainteresuje kolegów, przychodził rano, wyciągał paczkę papierosów z zanotowanymi wzorami, przepisywał je na tablicy, potem miał i wyrzucał pudełko, niczego nie publikował. Choć Majorana nie publikował żadnych prac, zostawił po sobie tysiące stron obliczeń, w których próbował zamknąć swoje myśli. Obecnie znajdują się one w Pizie, w bibliotece domu Galileusza. To wzruszające, przekładać kartki zapisane jego ręką. Badacze do dziś szukają w nich natchnienia i wskazówek. Z naukowego punktu widzenia najlepsze są lata 1931-32. Awangardowe ustalenia 25-letniego Włocha budzą zainteresowanie także za granicą. Błyskawicznie zyskuje międzynarodową reputację. Wszyscy podziwiają jego dar wyłuskiwania symetrii w zjawiskach fizycznych. Po zniknięciu Majorany inni fizycy będą kontynuować jego dzieło, co na przykład w lipcu 2012 roku doprowadzi do odkrycia bozonów Higgsa i przełomu w naszym myśleniu o cząstkach elementarnych. W tamtym okresie Majorana publikuje też swój, bodaj najczęściej cytowany, artykuł z opisem spinu atomu w zmiennym polu magnetycznym. Jak pod koniec lat 20. wyobrażano sobie atom? Wiedziano już, że w centrum znajduje się jądro, wokół którego krążą elektrony. W wypadku wodoru tylko jeden, w innych pierwiastkach chemicznych więcej, na różnych orbitach. Najważniejsze ustalenie polega na tym, że elektron może krążyć tylko po ustalonych orbitach, nazywanych stacjonarnymi. Inne są dla nich niedostępne. Fizyka kwantowa głosi, że jeśli elektron krąży po jednej orbicie, nie emituje światła. Światło w postaci fotonów będzie emitował dopiero, gdy przenosi się z jednej orbity na drugą. Energia światła równa się energii, jaką wytworzył elektron, przemieszczając się z jednej orbity na drugą. Spróbujmy teraz przedstawić na wykresie poziomy energii elektronu. Zobaczymy, że pierwszy będzie odpowiadał tej orbicie, drugi innej, a trzeci jeszcze innej. W ten sposób powstaje rodzaj widma, przypominający schody. Każdy stopień jest przypisany do jednej konkretnej orbity. Kiedy elektron zmienia orbitę, przechodzi z tego poziomu energii na niższy albo jeszcze niższy, za każdym razem będzie emitował fotony, których energia jest równa tej różnicy. Kiedy porównamy częstotliwość emitowaną przez atom, czyli jego widmo, na wykresie dostrzeżemy linie widmowe, które odpowiadają poszczególnym zmianom. Majorana w swoim artykule pokazał, że jeśli umieścimy atomy w zmiennym polu magnetycznym, pod jego wpływem owe linie będą się rozszerzać.
To zjawisko, które dało początek obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego, znamy dziś jako efekt Majorany Brossela. Brossel to francuski fizyk, który w 1955 roku zademonstrował, jak ono wygląda. Majorana nie poprzestał na tym. Jego najważniejsze odkrycie ma związek z cząstkami elementarnymi. Wykorzystując ustalenia teorii względności i fizyki kwantowej, stworzył równanie, dzięki któremu można było opisać cząstki w każdym stanie. Na 9 stronach zamknął prawdziwe arcydzieło fizyki teoretycznej, którego jednak współcześni nie docenili. Dla nich jego metody okazały się zbyt nowatorskie. Obliczenia z 1932 roku musiały czekać 35 lat na swojego odkrywcę. W swoim krótkim życiu Ettore odcisnął ślad nie tylko jako fizyk. Jeden z jego krewnych do dziś mieszka w rzymskim domu Majoranów przy Via Margherita. Ettore si interessava di tutto. Interesował się wszystkim. Moim zdaniem miał holistyczne podejście do rzeczywistości. Widać tu ślady edukacji w liceum klasycznym. W fizyce szukał odpowiedzi na pytania o otaczający nas świat. Czy może pan podać przykład, jak posługiwał się fizyką, by wytłumaczyć zjawiska z innych dziedzin? Wiem, że interesował się naukami społecznymi. Oczywiście, jeśli jest pan na to gotów. Zaryzykuję. Mam tu rękopis jego rozprawy poświęconej naukom społecznym. Przetłumaczę tytuł. O wykorzystaniu praw statystycznych fizyki w naukach społecznych. Widać, że łączy słownictwo z obu dziedzin. Używa pojęć takich jak wolna wola, jednostka czy atom. Wspomina o prawie wielkich liczb. Podkreśla, że członków społeczeństwa nie wolno traktować jak atomów. To jednostki obdarzone wolną wolą. Dlatego fizyka kwantowa, dzięki swojej nieokreśloności, może być wykorzystywana w naukach społecznych. We wstępie wychodzi od fizyki klasycznej i jej postrzegania statystyki. Potem stopniowo, przywołując także problem entropii, dociera do kwestii nieokreśloności. Przypuszczam, że w miarę jak poznawał fizykę kwantową, jego horyzonty się rozszerzały, a wraz z tym pojawiły się wątpliwości. Czyli w dążeniu do prawdy chciał stworzyć swego rodzaju system całościowy, ogarniający wszystkie dziedziny nauki, od fizyki przez matematykę po filozofię. Nie widzę w nim wyłącznie fizyka. Był człowiekiem i badaczem wszechstronnym. Wybrał fizykę jako narzędzie, które pozwoli mu zrozumieć rzeczywistość. Wydarzenie z 18 stycznia 1932 roku poruszy cały świat fizyczny, ale szczególnie Majoranę. Badając naturę promieniowania odkrytego niedawno w Niemczech, Irene i Frédéric Joliot-Curie stwierdzają, że potrafi ono przemieszczać protony, z czego wyciągają wniosek, że dochodzi tu do efektu Comptona na protonach. Kilka dni później Majorana czyta w bibliotece artykuł francuskich badaczy. Czytelni jest więcej osób, które słyszą, jak podsumowuje lekturę jednym słowem – kretyni.
Odkryli neutron, nawet o tym nie wiedząc. Majorana od razu zrozumiał, że owo promieniowanie to nie światło, tylko neutrony. Ale wtedy, w 1932 roku, fizycy wciąż wyobrażali sobie jądra atomowe w ten sposób. Wyobrażano sobie, że jądro atomowe składało się z protonów i protonów neutralnych. Te ostatnie miały stanowić połączenie protonu i elektronu. Fizycy uważali więc, że jądro atomowe jest zbudowane jedynie z dwóch typów cząstek elementarnych – protonów i elektronów. Dowodem na to było zjawisko znane jako rozpad beta. W jego wyniku jądro atomowe A może stać się innym jądrem, uwalniając przy tym jeden elektron. Na przykład weźmy chociażby jądro potasu 40, który zamienia się w kalcium 40, emitując przy tym elektron. Co to oznacza dla badacza? Proste, że elektron może wydostać się z jądra atomowego. A skoro cząstka może wydostać się z konstrukcji, to znaczy, że konstrukcja zawiera tę cząstkę. Jeśli ząb wypada z dziąsła, to znaczy, że najpierw tam siedział. To argument stomatologiczny. Pasta wyciskana z tubki najpierw musiała być w środku. Zatem, skoro elektrony wydostają się z jądra atomowego, wcześniej musiały w nim być. Tak postrzegano to zjawisko w 1932 roku. Majorana pierwszy zrozumiał, że małżonkowie Joliot-Curie wcale nie odkryli promieniowania, ale jego źródło, czyli neutron. Neutron zaś, podobnie jak proton, stanowi cząstkę elementarną. Jądro atomowe jest bowiem zbudowane wyłącznie z neutronów i protonów, nie ma w nim elektronów. Majorana, który zrozumiał, że w jądrze musi działać potężna siła, dzięki której dochodzi do interakcji między protonami a neutronami, stworzył rewolucyjny model teoretyczny atomu. Fermi namawiał Majorana, żeby opublikował swoją teorię, a przynajmniej przedstawił ją na konferencji, która miała odbyć się w lipcu 1932 roku w Paryżu. Ostatecznie Fermi pojechał sam i tam spotkał Heisenberga, który 19 lipca 1932 roku opublikował artykuł, przedstawiając w nim identyczną teorię jak Majorana. Fermi znów namawiał Majorana, żeby opublikował swój tekst, ale ten odmówił. Ostatecznie Fermiemu udało się przekonać kolegę, by wyjechał za granicę pogłębić studia. I w styczniu 1933 roku Majorana dołączył w Lipsku do zespołu Heisenberga. Rok 1933 jednak przynosi zmiany nie tylko w fizyce. W styczniu Hitler zostaje kanclerzem, zawiesza konstytucję i podporządkowuje sobie cały aparat państwowy. Co na to Majorana? W listach pisze oszczędnie, nie zajmując zdecydowanego stanowiska. Wygląda na zaniepokojonego dojściem do władzy nazistów i prześladowaniem Żydów, ale równocześnie chwali politykę gospodarczą. W tym okresie Lipsk wyrasta na ważny ośrodek fizyki teoretycznej. Majorana i Heisenberga łączy bliska przyjaźń. Dyskutują nie tylko o fizyce, ale także o filozofii. Bez wątpienia to najszczęśliwszy okres w życiu Majorany. Naukowcy publikują w Zeitschrift für Physik wspólny artykuł poświęcony strukturze jądra atomowego, gdzie Majorana poprawia model Heisenberga. Do dziś stanowi on jeden z najważniejszych tekstów dla fizyki jądrowej. Od 5 marca do 12 kwietnia 1933 roku Majorana przebywa w Kopenhadze w Instytucie Nilsa Bohra,
gdzie spotyka się młode pokolenie fizyków. Naukowcy z różnych krajów oddają się temu, co lubią najbardziej, długim dyskusjom na temat atomu i jego jądra. Po powrocie do Lipska Majorana czeka rozczarowanie. Jego przyjaźń z Heisenbergiem chłodnieje. Wygląda na to, że, podobnie jak wielu geniuszy, jest skazany na samotność.5 sierpnia 1933 roku, w dniu swoich 27 urodzin, Majorana wraca do Włoch. Zmieniony, smutny, melancholijny. Zamyka się w sobie. Nie odwiedza przyjaciół, z nikim się nie spotyka. Nie ulega wątpliwości, że przechodzi trudny okres. Czy znamy powód tej zmiany? Czy miała związek z badaniami Heisenberga? Czyżby Majorana przestraszył się fizyki jądrowej i bomby atomowej? Dlaczego porzucił badania? Wielokrotnie stawiano tę hipotezę i gorąco nad nią dyskutowano. Zwłaszcza w latach 70., kiedy Leonardo Sciascia wydał książkę Zaginięcie Majorana, w której sugerował, że przygnębienie fizyka wynikało z obawy przed tym, co przyniosą światu najnowsze odkrycia. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, by Majorana to przeczuwał. Do dziś nie udało się ustalić jednoznacznej przyczyny tamtego kryzysu. Wiadomo tylko, że Ettore już nigdy nie odzyskał dawnej formy. Środowisko naukowe stopniowo o nim zapomina. Znika z uczelni. Jego nazwisko nie pojawia się ani na listach uczestników konferencji, ani w pismach. Otrząsa się dopiero po 3 latach. W 1936 roku wraca do świata i znów intensywnie pracuje, skupiając się na prawach elektromagnetycznych. Na początku 1937 dawni koledzy informują go, że na wniosek Emilia Segre Instytut Fizyki w Palermo szuka profesora, ale kandydat musi przedstawić świeżą pracę naukową. Majorana wraca do notatek zarzuconych po powrocie z Lipska i w kilka dni pisze swój ostatni, najbardziej proroczy artykuł o symetrycznej teorii elektronu i pozytonu. Prezentuje w nim teorię antymaterii, alternatywną do hipotezy Diraka. W 1928 roku Dirac pracował nad równaniem łączącym elementy teorii względności i fizyki kwantowej. Ku swemu zdumieniu stwierdził, że dopuszcza ono rozwiązania, w których pojawiają się cząstki energii negatywnej. 3 lata później opracował nową interpretację, mówiąc, że próżnia jest morzem pełnym elektronów. Tłumaczył to, posługując się obrazem ryby. Wyobraźmy sobie rybę. Żyje bardzo głęboko. Nigdy nie wynurza się na powierzchnię, ale też nigdy nie dotyka dna. Żyje w nieustannym zawieszeniu. Regularnie widzi tonące przedmioty. Jeśli posiada choć odrobinę inteligencji, wydedukuje, że musi istnieć coś, co każe im płynąć w tym samym kierunku, w dół. Patrząc na to, mówi sobie, przyciąga je jakaś siła, nazwę ją grawitacją, a przedmiotom przydziela masę dodatnią, która pcha je do pola grawitacyjnego.
Pewnego dnia ryba widzi pustą butelkę, w której zostało trochę powietrza. Butelka opada na dno, a wtedy wydostają się z niej pęcherzyki powietrza, unosząc się do góry. Co myśli ryba? Że zachowują się odwrotnie niż inne przedmioty. A skoro tak, oznacza to, że mają masę odwrotną niż one, czyli trzeba ją oznaczyć przeciwnym znakiem ujemnym. Dirac uznał więc, że cząstka energii ujemnej stanowi ekwiwalent antycząsteczki masy pozytywnej. Tak pojawiła się u niego idea antymaterii. Tymczasem Majorana widzi to inaczej. Mówi, nie wierzę w historię Diraca o morzu. Nie wierzę w ujemną energię. Swój artykuł zaczyna słowami, odrzucam morze Diraca. Przedstawia własne równanie, dość podobne do równania Anglika, z jednym wyjątkiem. Jeśli cząsteczka ma neutralny ładunek, może być identyczna jak swoja antycząsteczka. Narzuca się więc pytanie, czy równanie Majorany nie jest lepsze od równania Diraca? Innymi słowy, czy istnieją cząsteczki, które są też swoimi antycząsteczkami? Ze wszystkich znanych nam cząsteczek, tylko jedna spełniałaby ten warunek. To neutrino. Od Nagrody Nobla z 2002 roku wiemy, że neutrino nie jest bezmasowe, nie ma zerowej masy spoczynkowej. Nie znamy jej wartości, ale wiemy, że nie wynosi zero. Nagle odpowiedź na pytanie, który z fizyków miał rację, staje się kluczowa. Eksperymenty przeprowadzane w laboratoriach całego świata, od Włoch, przez Francję, po Japonię, zmierzają do ustalenia prawdy. Czy neutrina różnią się od swoich antycząsteczek, jak chciał Dirac? Czy przeciwnie, są identyczne, jak głosił Majorana? Aby potwierdzić słuszność twierdzenia Majorany, trzeba by zarejestrować zjawisko, którego do tej pory nie zaobserwowano. Podwójny, bezneutrinowy rozpad beta. Klasyczny podwójny rozpad beta polega na tym, że w jego wyniku dwa neutrony przechodzą w dwa protony, a z jądra atomowego wyodrębniają się dwa elektrony i dwa neutrina. Gdyby rację miał Majorana, powinny być sytuacje, gdy oba neutrina się unicestwiają i pierwsze przejmuje rolę antycząsteczki drugiego. Z jądra atomowego zatem zostałyby wyemitowane tylko dwa elektrony bez neutrin. Odkrycie tego procesu zapoczątkowałoby nową erę w historii fizyki. W ten sposób nie tylko zyskalibyśmy dowód, że cząstki Majorany istnieją, a niektóre z nich mogą stanowić tworzywo czarnej materii, ale także, a może przede wszystkim, musielibyśmy szukać nowych praw, by wyjaśnić, jak materia wygrała z antymaterią. Majorana wyprzedzał swoje czasy. Czy to możliwe, by znalazł odpowiedź na pytanie, którego jeszcze nie postawiono, bo nie istniały słowa, by je sformułować? W jakim stanie ducha był na kilka miesięcy przed zaginięciem, kiedy przedstawiał swoją teorię antymaterii, by otrzymać katedrę fizyki teoretycznej w Palermo? Choć w komisji zasiadał Fermi, nie przyznano mu katedry, ale w uznaniu nadzwyczajnych zasług specjalnie dla niego stworzono stanowisko w Neapolu. Majorana, który nigdy nie lubił publicznych wystąpień, przez dwa miesiące prowadził wykłady dla piątki wybranych studentów.
Profesor Salvatore Esposito z Instytutu Fizyki Jądrowej w Neapolu opowie, jak wyglądały ostatnie dni Majorany na tej uczelni. Wiadomo, że złożył mu wizytę znany fizyk Giuseppe Occhialini. Jak wyglądało to spotkanie? Occhialini od dawna chciał poznać Majoranę. Pod koniec stycznia wracał z São Paulo. Jego statek na kilka godzin zatrzymał się w Neapolu, więc Occhialini udał się do Instytutu Fizyki. Powiedział nawet: dziwne, że spotykamy się, gdy wracam z Brazylii, choć tyle lat mieszkałem we Florencji. Na co Majorana odparł tajemniczo: w samą porę, za 2-3 tygodnie już byś mnie nie zastał. To znaczy, że już w styczniu mógł planować zaginięcie. Niewykluczone, że czynił już pewne przygotowania, które doprowadziły do wydarzeń z 25 marca. W Pizie poszperałem w archiwach. Znalazłem dwa listy Majorany z 25 marca. W pierwszym, który zostawił w hotelu, pisze do rodziny: mam jedno życzenie. Nie chodźcie w czerni. Jeśli chcecie uczynić zadość tradycji i okazać jakąś żałobę, noście ją nie dłużej niż 3 dni. Proszę, zachowajcie mnie w swoich sercach i wybaczcie. Drugi list napisał do Carellego, kolegi i dyrektora Instytutu w Neapolu. Podjąłem nieodwracalną decyzję. Nie ma w niej ani krzty egoizmu. Ale rozumiem, że moje nagłe zniknięcie może wzbudzić niepokój u ciebie i u studentów. Dalej wyjaśnia, że statkiem o 22 wyrusza do Palermo. Wszystkich studentów będę serdecznie wspominał do dziś, do 23. A jeśli to możliwe, również później. Dwa zagadkowe listy. Niby sugerują samobójstwo, ale równocześnie podsuwają też inne wytłumaczenie. Zapewne, by pozostawić cień nadziei matce, która zostanie sama. Postanowiliśmy wyruszyć w tę samą podróż co Majorana. Tego samego dnia, o tej samej porze. Wejść w jego skórę w nadziei, że znajdziemy wytłumaczenie, na które nikt jeszcze nie wpadł. Co mógł czuć owej nocy 25 marca 1938 roku? Może ogarnął go spokój towarzyszący tym, którzy po straszliwej męce wiedzą, że decyzja zapadła, a ich cierpienie wkrótce się skończy. Wciąż jednak odzywały się wątpliwości. Dlaczego wybrał akurat Palermo? Czyżby chciał się spotkać z przyjacielem Emiliem Segre? Ale ten przecież wyjechał do Stanów. Majorana musiał o tym wiedzieć. I jak zrozumieć słowa z listu do Carellego? A jeśli to możliwe, również później. Chciał zabrać na tamten świat wspomnienia? A może jego decyzja wcale nie była nieodwracalna? Tak czy inaczej, rankiem 26 marca 1938 roku Majorana schodzi na ląd w Palermo. Stamtąd wysyła do Carellego telegram, by nie przejmował się listem, który wkrótce otrzyma. Carelli nie rozumie, co się dzieje. O 14:00 dostaje zapowiedziany list, wysłany dzień wcześniej z Neapolu. Dwudziestego siódmego Carelli dostaje trzeci list,
napisany na papierze firmowym hotelu Solo w Palermo, nadany ekspresem kilka godzin po telegramie. Drogi Carelli, może mnie nie chciało, ale i tak rezygnuję z nauczania. Może mnie nie chciało, kolejna zagadka. Próba skoku za burtę nie powiodła się? A może musiał opóźnić powrót do Neapolu? Ten list to ostatni ślad po Majoranie, który w poniedziałek 28 marca nie pojawił się ani w Instytucie Fizyki, ani w hotelu Bologna, gdzie mieszkał. Carelli nie wie, co robić. 30 marca zawiadamia Fermiego, który choć nigdy nie przepadał za Mussolinim, natychmiast pisze do dyktatora. Zaklina, by jak najpilniej uruchomić wszelkie środki w celu odszukania Ettore Majorany przy zachowaniu najwyższej dyskrecji w stosunku do zainteresowanego. Podaje też rysopis. Wzrost 170 cm, twarz pociągła, duże, żywe oczy, czarne włosy blada cera, grafitowy płaszcz, ciemny kapelusz. Po dochodzeniu policja uznała, że Majorana z pewnością odbył podróż powrotną, choć nic nie potwierdziło jego obecności na statku. Przyjaciele i rodziny tygodniami prowadzili poszukiwania. Bezskutecznie. Ettore Majorana nie dał już znaku życia. Mnożyły się hipotezy. Ostatecznie jednak popełnił samobójstwo, schronił się w klasztorze w Kalabrii, wyemigrował do Ameryki Południowej, został uprowadzony przez nazistów. Gdzie leży prawda? Tego chyba już się nie dowiemy. Niczym Mattia Pascal Pirandello możemy zostawić na barierce mostu swój kapelusz i marynarkę z listem pożegnalnym, a potem zamiast rzucić się do rzeki, pójść własną drogą, dać spokój Majoranie i jego tajemnicy. Może po prostu sam się unicestwił, by sprawdzić na sobie swoją teorię antymaterii i stać się własną antycząsteczką, czyli jedynym prawdziwym Majoraną. Wersja polska, Platforma NC+. Tekst Anna Maria Nowak. Czytał Paweł Straszewski.